Dobra, dzisiaj drugi film z The Long Drive, ale zainstalowałem dużo modów. Dokładnie 69. No powiem wam szczerze, odpaliłem save'a i były malutkie problemy, dlatego jak możecie zobaczyć, no koła się zmieniły. Powiem wam to, jak zainstalujesz pierwszy raz modyfikacji, które w ogóle nie są ze sobą kompatybilne, to rzeczy mogą się zepsuć. Więc wziąłem szybko ten. Więc szybciutko wyczarowałem nam zastępcze koła. Lepsze to niż, nie wiem, męczenie się. Są dosłownie podobne tak jak przedtem, nie wiem, co tam. No nie, to są tylko koła, nie wiem. Dobrze jest. O tak, zapomniałem, że mam ten super silnik. Który brzmi jak dosłownie, jak nie wiem, jakiś dziwny odkurzacz, łączenie odkurzacza z jakimś reaktorem jądrowym. I jeszcze się przegrzewa potężnie, ja nie wiem, o co jej chodzi. I ma Vmax 77 km na godzinę, ja nie wnikam, dobra. O nie, nas już policja. Już policja, dobra, mam nadzieję, że te nowe oponki... O nie, zespełnił się ten szybki wóz, o nie. O nie, jak ja uwielbiam jeździć autem z takim Vmaxem. No szkur... dobra, troszeczkę rzeczy nam odpadło, mniejsza. O nie, o nie. No nie, za chwilę mi wszystko rozwalą, to co zmontowałem. Zostaw mnie! Gnoju! Kur... Zostaw mnie! Nie, zostaw! Zostawcie mnie, policja! Nie no, wiecie co? Z tym dużym zderzakiem to nie był najlepszy pomysł. Nie, nie, boosted! Tu nawet oni mogą mnie aresztować od kiedy? Ja nie wiem, co się stanie, jak będzie boosted, więc no. Ja wolę nie sprawdzać. Dobra, jest przed nami jakaś wieża. Może tam coś będzie, nie wiem. Jak coś, to mam jakąś broń, żeby się bronić, więc... Jak tych amunicji by się przydało znać. Aha, dobra. No powiem wam, że raczej się tam nie mogę zatrzymać. Powiem wam, że tam jest ewidentnie jakiś budynek. Trzymajcie kciuki, że tam się nic nie zespawni, bo jak się znowu zespawnią te gnoje, to będzie ciężko, to będzie ciężko. Słuchajcie, potrzebuję jakieś jedzenie, bo aktualnie powoli umieram. No nie! Ludzie, ogarnijcie się, co wy tu robicie? Trzech was, więcej was nie było. Nie no, co jest? Ja nie wiem, czy mi się chce tam zatrzymywać? Zostaw mnie! Nie, dobra. Nie wiem, czy nie będę ryzykował za dużo tych zombiaków. Jedziemy dalej. Przynajmniej mamy taki luksus z tym silnikiem, że on nie bierze paliwa. Dawaj. Aha, zdechł. Dosłownie, ten co we mnie walnął i mu silnik zdechł. Jak on jedzie, jak mu silnik zdechł? Czekaj, co? Ej! Ej! Silnik mi nie jedzie, co jest? Czekajcie, coś... Silnik mi padł, co jest? Weź się ogarnij. No tak też może być. Co się stało z silnikiem? On zdechł. Ej, co? Mam pusty bak. Ej, to on jednak zużywa paliwo? Co? Czekajcie. A to jest elektryczny silnik, to on nie powinien sil... Co? Czekajcie, to jest w końcu elektryczny silnik, czy to nie jest elektryczny silnik? Co to jest? No, musimy wyjąć wielki bak paliwa. Co jest? Dobra, może dobra, to jak zatankujemy go. A mogę stąd tankować, dobra, dobrze wiedzieć. Troszeczkę się telepie bak. No co jest? To się coraz bardziej niestabilny staje. Jak mi za chwilę auto wyleci z powietrza, także mogą mi dać takie rzeczy. Dobra, odstawiam go. Aha. Dobra, po prostu jedźmy stąd. Jedźmy stąd, bo tutaj za dużo rzeczy się dzieje. Ewidentnie w tej grze nie można zostać za dużo w jednym miejscu. Bo za chwilę tutaj, bo już się autobusy kurna nas. Z pełnią do góry nogami, nie wiem. Gdzie jest moja maska?
Znaczy no. Czym? O, ty, co to? A jakiś gnojek tam się stoi, się na mnie gapi, co jest? Co on coś robi, czy tak sobie tylko stoi? Kurna. Jakiś zboczeniec pogląda, podgląda mnie. Kurna, ja pitole. Masaka, hałasuje mi tego, czekaj, ja do niego muszę podejść. Czekaj, bierzemy, zobaczymy. Jak ktoś tego strzelga na szczytę, co on robi? Jestem 90% pewien, że... A, dobra, se ucieka. No balls, ja pitole, a nie, no typie. Ewidentnie jakiś, nie wiem. Zero psychy, nawet walczyć nie chce. Tylko się gapi zboczeniec. Dobra, jedziemy. Czyli to jednak żre paliwo, dobrze wiedzieć. O, czekajcie, czekajcie. Znalazłem klapę wreszcie. I znowu jej nie widzę. Mam klapę. Nie mam klapy. Weź przyświeć bardziej. O, tu jest. Dzięki. O, znalazłem. Mam klapę. Klapa acquired. Dziękuję. I możemy jechać. Ej, te lampy zawsze tak mocno świeciły? Co jest? Oho, one dosłownie tak rozświetlają. Dobra, ja nie narzekam, ale one nie powinny być takie jasne. Co ja, co? Ponieważ chyba nie ściągałem żadnego moda z tym związanego. Co jest? Nie, ja po prostu nie wnikam. Dobra, jedziemy. Ja nie narzekam. O nie, policja. Dawaj busta! Dawaj! Dawaj! Nie, nie wyprzedzaj! Kur! Czemu robisz mi pit manuwer? Zostaw mnie. Kur! Nie no, skulej we mnie strzelał, co jest? Prawie mnie zginął. Bym zginął prawie, jak on mnie nie zastrzeli, co jest? Za dużo rzeczy się dzieje, co jest? Policja mnie ściga, króliki strzelają, ja nie wiem. Patologiczna ta gra. No nie, jedzie tym złomem. Zostaw mnie! Jest noc, czemu masz wyłączone światła? Ja cię zgłoszę. No nie, ale ty jak boostuje? Czekajcie, może w sumie wrzucę neutrala, będzie szybciej. Kurna, taka policja to lepsza niż taksówka. Własne benzyny nie muszę zużywać, a jadę. Mogę sobie silnik wyłączyć, czemu nie? Skręcamy. I na ulicę. Nawet mogę tym sterować bez problemu. O nie. Dobra, dawaj. O, znowu mamy boosta. Tam coś jest w oddali, tam będziemy musieli się zatrzymać, bo potrzebujemy jedzenie, paliwo i ogólnie wszystko, bo nic nie mamy. Dobra, gość się już chyba uspokoił. Pozbyłem się boostera. Nie wiem. Dobra, co to jest? Jakaś to jest ta restauracja. Dobra, chyba nawet nie ma zbyt dużo syfu. Ręczny, żeby mnie nikt nie zabił. Dobra, tu nic nie widać. Paliwo jest, praktycznie nic się nie zużyło. Nic nie widzę. Gdzie tu jest światło, nic nie widać. Dziękuję. Wiecie co? Chyba auto przełożę. Bo jak mi za chwilę policja wjedzie, to nie będzie fajnie. O, tak może być. Tu chyba we mnie nie wiadą, dobra. Aha. Dzień dobry, o co panu chodzi? O co panu chodzi? Konfiskujemy panu bak. Albo silnik, obojętnie. No i o co panu chodzi? Jakiś problem? Dobra, co tu ciekawego mamy? Dobra, ja taki silnik, tylko chłodnicy nie mamy. Tam był na górze jakiś ten, jak się nazywał to auto? Jakiś pick-up, no. To za chwilę może go weźmiemy. Co to jest? Aha. Jakieś płatki, dobra. Czekaj, czas jeść, aha. Muszę się najpierw wystrać, czekajcie, be right back. Dobra, teraz możemy wreszcie zjeść. Jadź, ile to daje, co jest? No i co trąbisz, kurna? Zamknij mordę. O, koło.
Nie wiem, czy chcę brać, bo może mi się zbagować. Dobra, zostawiam te, co mam w sumie. A nie, czekaj, jedno koło mam... Czekaj. Przecież tak będę zmieniał, to tam mniejsza. Dobra. Dobra, to może najpierw w ogóle zajmę się tym, żeby wydostać tego złoma... z dachu. Bo komuś się ewidentnie nudzi, że zaparkował swoje auto na dachu. Ja nie wiem. Tyle miejsca parkingowego, a ten na dachu parkuje. Ej, tu nawet nie ma... Czekaj, muszę sobie jakieś zrobić... schody. O! Jestem, widzicie jak jestem mądry, jakie schody wybudowałem? Wy byście tak nie umieli. Co tu jest oprócz tego... pick-upa? O, jedzenie, dobra, to weźmiemy, czemu nie? Jakieś koło, to tam złom. Co to? Kur... No nie, muszę znowu tam wchodzić. No nie, moje schody się rozwaliły, no a takie ładne. Dobra, o, teraz się uda, teraz... Dobra, jestem. Dobra, odpala w ogóle ten pick-up, czy nie? Ty, odpala, co to ma w baku? Ma paliwo, olej i diesla, dobra. 18 tego, no to dobrze, to dodam trochę benzyny z auta i będzie dobrze. Dawaj! Wiecie co? Chyba tak się nie uda, trzeba go dopchać po prostu ręcznie. Dawaj! Wywalaj z tego dachu, co się tak do niego przywiązałeś? No, tak może być. Ło kur... ale ja mam siłę w rękach. Oj, nie uciekaj, zostaw. Dobra, podjedźmy tutaj. I musimy mu zrobić tuning. Dobra, na pewno nie będziemy przykładać tego syfiastego, a w sumie silnik możemy dać na pakę, dobra. Wezmę i zachowam sobie ten malutki silniczek. Żeby był, jakby nam się paliwo zaczęło kończyć. Dobra, weźmy ten bak i... musimy spuścić benzynę. Bo na szczęście zabrałem tego dziwnego... te dziwne coś. I jak nawet nie pamiętam, jak to się robiło. O, dobra, o. Dobra, jest. Leci. Prawie 30 litrów. Nie no, to nam się nigdy nie wyczerpie. Dobra, zamknijmy zanim ten. I teraz jaką to ma mieszankę benzyny? Ej, nie! Benzyna ubywa. Oj, mamy problem. Wycieka nam benzyna z baku. Trzeba bak naprawić. Teraz mam nadzieję, że nie będzie wyciekać benzyna. Co to jest? Co? Wiecie co? Chyba te mody, co zainstalowałem, to nie wiem. Ja po prostu, bez komentarza. Naturalny dzień w The Long Drive'ie. Dobra, teraz ma nie wyciekać. I co, teraz nie wycieka. To jest. O co chodzi, że paliwa ubywa? Weźmy, wywalmy ten słaby silnik, bo on jest beznadziejny, musimy jakiś lepszy wziąć. Tam był jakiś chyba. Weźmy o ten silnik. Ta spalinówka. On powinien być w dużym stopniu mocniejszy. Dobra, weźmy on się tam, zamocuje go tam. O, jest, dobra. Teraz tylko trochę oleju. Mam tu gdzieś olej? O, mam olej nawet. O, dobra. Mogę znowu się ruszać. Świetnie. O, dobra, udało się. A to jest paliwo, bez sensu. Po co się tak męczyłem? Potrzebujemy oleju. A tu jest po prostu olej, a dobra, to ja się męczyłem z tym syfem, ja pitole. O, udało się, wlewamy coś. Aha, i 1,7.
No bo musi więcej znaleźć, no... Gdzie tu jest olej? O kur... o nie, idzie królik, idzie królik. Nie mam cię czym bronić. O!